Sianko, z tej strony Pablo, dzisiaj ze mną jest Rolnik 2002. I jak widać już po polskich klimatach, oczywiście nie ma par, tylko Ursus 360 i Krukowiek. I jest to mapa typowa polska wieś i sobie dzisiaj robimy taki odcinek na próbę z panem Kubą. Niestety z nami nie ma Dara ani sąsiada, bo libację poszli alkoholową, piją tam i się kuleją po przykopach. Tak, teraz napisał, że ktoś. No to może Dara do nas dołączy za niedługo, ale to w odcinku zobaczy ta. Jeszcze idę pokazać od sąsiada tu oto sprzęty mojego. Tu se fajnie sieje. 60 kupił, nagraka założył i teraz fajniaczy na wsi cały. Ja mu tu zaraz załatwię, drzwi otworzy. Masz lagi czy nie? Nie. To dobrze. Idealnie. Ja mam kapkę mniej FPS-ów jak nagrywam niż tak jak se grom, ale no, i tak znośnie. Może od 60 do 50 może spadnie, albo 40 to i tak je płynne. Ja będę miał tak 50 może, tylko że do mnie 50 to ja już mało. Jak jestem nauczony grać i jeszcze na takim wielkim ekranie, to dopiero od 40 to tak dziwnie wygląda. Ale no dobra, jakoś i to musi być. 50 to jeszcze jest, dobra. Ja mam, tak by mi wyskoczyło ponad 60 jakby tak na normalnym, ale mam to... To jak nie nagrywam, to też jak mu ponad 60 coś nawet. Załączone, bo jak tego nie mam, to synchronizacja pionowo. No ale jeszcze mam kapkę w komputer obciążony, bo te filmy, co by wtedy tam robili, to ich teraz próbuję przenieść na telefon, ale tak nie zmontowane, tylko ten próbuję to na telefonie. Jak ktoś wie czemu, bo Movie Maker coś psuje, bo jak nagrywam Bandicamem, to oto się głos niszczy. Jak ustawiłem ścieżkę dwójkę, to tylko słychać ich, tych co z nami gra, ze mną grają, a mnie nie, a jak jedynkę tylko mnie, a ich cichutko strasznie i to jest dziwne. Więc tego filmu ja czyli chyba dodawał nie będę, teraz kapkę przestawię, do jak jeszcze osobną ścieżkę, żeby zapisywało mi dźwiękową, jak co to sobie to potem zmontuję i będzie dobre. Co tam, panie sąsiedzie, masz jeszcze do powiedzenia? Mówiłeś, że jak mam synchronizację, że ja muszę mieć włączoną synchronizację pionową, bo jak nie mam, to się robią pasy taki i gram zawsze na 60 FPS. Ja sobie kapkę muszę jasność gry pod, bo jak się kapka ściemni, to normalnie nie da się patrzeć na tę grę. Tak ciemno, a w ogóle ta gra jeszcze żadnego promienia słonecznego nie odbije, to w ogóle dopiero to tak wygląda ponuro, że... No i tak to na jakieś nowe maszyny. Co? Żeby zaprezentowali z farminga. Na piątek czekamy i na następne maszyny zaprezentują. Właśnie. I jeszcze jak skończę pryskać to pole, to przejdę i pokażę wam gospodarstwa moje i pana P. Sąsiada. No to ten tu ma maszyny, to... Widzieliście wcześniej, tu ma łotosiewniki 60 i tu ma gospodarstwo i tu nie wiem co tu nakrot, ale jakieś maszyny tu mu stoją. Jakoś przeczęsarka, to jest SIP jakiś, tam widać. Nie poustawiane. Tam widać nazwę, ja tego czytał nie będę, żeby nie kaleczyć. Capa tu ma, obciążniki mu ukradli, ale w realu też nie ma. Idealnie wygląda tak jak mu w realu, ale dobra. I przyczepkę tu ma, łoto tu ma, jakieś łoto, co się fair na ląd. Tego nie będę czytał, nazwa też tu jest, no oryginał, wszyscy wiedzą. Tu jest jakiś metal facha tu ma, Lemkena, opala 90, nasi koledzy z klasy, na przykład taki jeden, i pan... Sąsiad wie o kogo chodzi, to by mówił, że to nie ujedzie 60 z tym, a możecie napisać w komentarzach, czy ujedzie, czy nie. Ale według mnie... Ja z lepszym opalem 90. Bez najmniejszego budzie. O, Daro,
napisał SMS-a. Do mnie też. Napisz mu, aż wejdzie na Skype, albo dodaj go ty do rozmowy, bo ja chyba nie dam rady. Jakbym musiał minimalizować grę. Gdzie tak jeszcze Skype chciał odebrzyć? No to idę dalej. Tu moja rzutnik z Ususa. Kupił se taki, nie wiem, czy pokażę wam go w sklepie. Tylko coś zwątpił. Kupił sobie ten. Ale zwątpił i zmienił na Ususa. No i chyba tu więcej nic nie masz. Masz tu co jeszcze? Tu nic nie masz. No jeszcze łopyskiwacz będzie. No jeszcze łopyskiwacz se kupi. A to ja idę do mnie i do Dara. Bo zobaczymy jeszcze, kto ze mną będzie grał, albo Dara, albo Miłosz, albo nie wiem, jeszcze tam jakiś sąsiad. Na pewno. No to ja tu mam dwie brony. Dara, dzwoń, weź zrób coś. Tu je... dwa pługi SIP. Mam nadzieję, że tego widać nie będzie. Że dzwoni na filmie. Tu mam 60. Nalepki z 5-5, bo lepiej wyglądają, bo są całe podłużne. No to to jest na filmach moich poprzednich, możecie zobaczyć, że mam taką seriowe alu, tylko kapkę jeszcze rozwaloną, ale tu już jest tak jakby po remoncie i będzie tak wyglądać jak to. I... no i taka będzie wyglądać jak po remoncie. No tu jest długo, to też ją widać, ta już, no jeszcze trzeba tylko ramę pomalować i dach zrobić, to też widać na filmie u mnie, że to jest, miała żółte butniki, teraz już chyba na ostatnim filmie już miała normalnie też czerwone, znaczy takie wiśniowe bardziej, no to też idealnie pasuje, tak jakbym miał w realu. No i tu też jeszcze jedna, taka też identyko jak w realu. Tylko jeszcze by była kabina szło, udało się ustawić na czarny kolor, to było idealnie takie same. Co byście zrobili? Gry mnie zminimalizowały. Czekaj tam, pauzę muszę zrobić. No już nagrywam, dobra, jesteśmy po przerwie, what to tu. Przyszedł do nas Dario. Przez niego te zakłócenia. Może wejść już sobie na serwer nawet, bo masz wszystkie mody. I tu jest też tako samo jak mam w realu, znaczy mam, będę miał tego typu. I no i co więcej będę mówił, no odwzorowane moje gospodarstwo. Bardzo się z tego cieszę, że wyszła taki Ursus 360, którego idzie sobie zrobić identyko jak w realu. Bym miał, jeszcze by kolor kabiny ustawił tu, no mówię, tu czarny i było identyko, a w tej no taki no też siwy, ale inny odcień i już by też było dobre. Może od Katfana będzie tak. No zobaczymy, jak ją, kiedy ją wyda. Co tu jeszcze mam? Tu oto przyczepki są, chyba ich było widać jak wchodziłeś. Tu jedna autosanka, druga też. Od kogo to są autosanki? Od kogo to są autosany? Kuba? To przy naszych chyba. No wiem, ale... Kto jest autorem? Zapomniałem. Co? Katfan autosany. Na pewno są Katfan? Czy tego drugiego, jak on się tam nazywał? A nie, no... Katfan. No, Katfan. Dobra, Bizon tu je. Nie wiem, Dario tu się coś bawił, chyba sprzątał kombajn po żniwach i otworzył zbiornik, coś tam wybierał i nie zamknął. O, wbija na serwer. tu je siewnik nawozów, a tak naprawdę to sadzarka. Tu jeszcze Dario sadził ziemniaki i nie wyzbierał na obiad, bo tu jeszcze zostało coś. Ale to się wyciągnie. Tu Dario jeszcze będzie wybierał i szkrobał na obiad. I tu je... Jaki to jest firma? Ten zielony rozsiewacz? Aha, Amazona, no. Amazona. I no to tu mamy taki opyskiwacz, SIPMA. Tu je nazwa. Dobel. Akapil. Aktywno Bulwa. Chyba tak się to mówi.
Bulwa 2. No właśnie, Akpil, ale ja zawsze Akapil. Amazonę D9300 super silnik, to jest bardzo dobry silnik, najlepszy chyba do farminga. No i jeszcze tu je, czy ty Agę masz? Aha, Unia Poznania, gdyby. To jest to samo prawie, tylko kapkę inne, ale je to samo. I tu jeszcze są do capka, do tuja te dwie szufle, dają, synchronizuję go. Nie wiem, co ty dalej będziesz robił, bo my mamy już rozplanowane wszystko. Ja się wymyślę. Może będzie stoł, aby siedział na pasażerze. No właśnie. Jak synchronizacja, to 0 FPS-y do 60 podskoczyły. Dają mu taki internet z Palestyny, że go 2 godziny synchronizuje, no ale co, no, lepszy taki dają niż w ogóle nie grać z nikim. Zaraz się zaczną lagi. Dają chodzi na serwer, są lagi. Dają. Pochwali się, z jakich paści może internet. Jeszcze, że to sam nie wiem. Nie wiem. Jakieś tam firmy. Paści? Czy fajne ty? Już nie wiem, już się nie znam. Momentę jeszcze goś. Gdzie to tego Unia Pilme, tego opryskiwacza tu zaś? Aha, bo Daro zaś to mówi tego nim mówi. Którego Pilmeta? Tego nowego Unii. Jako nie miałem żadnego Pilmeta. Jak to jak zechci go też do domu musiał tam być. Ten normalnie na kołach, nie? Ja tam. Ale to ten stary, a nowy był normalnie z Mothuba. To tego to nie było. Musiał być, nie daro zać go istotnie, Nimo i go trzeba było wywalić. Daro, pochwal się, czemu nie masz modów? Nie wiem. Ja sam nie wiem, no powiedz prawdę. Kapkę hajsu. No nie dam ci teraz hajsu. Po odcinku. Po odcinku. To mi kup krukowiaka. No to już się wolę hajsu do niej. No sam się dzie, no. Taka robota z nimi hajsu ma na minusie. Bo jak to nigdy nie zapiszę wiele, kiedy ma hajsu. Ale po chole. Ja mam dość zawsze. Jak będzie z tym? No nie, bo na tych mapach to inaczej nie idzie, no bo maszyn na start nie ma. No to trzeba se doładować, żeby w ogóle coś ruszyć. No. Tak to się fajnie sprzedawało to na góralach, to... Sprzed do ty na start i się kupuje polski gitara. Ja tylko na tej mapie byś jakbyś kupił, znaczy maszyny na start dostał, to byś miał lepsze niż te co kupisz teraz. Byś miał jakieś nowe, a te tu polski kupujemy. Nie mówię, tak. że złe, ale no starsze i tańsze według. To już właśnie ty mu, bo tym je fajnie jak się tym. Nowe posprzedowo, ty startowe, bo to na góralach, to się kupuje polski i ty ich kupisz. Dajo, czemu nic nie godysz? Nawet nie zdobyłem. Nie masz nic na odcinku się nie odzywa, że tego, a tamtego. Ja jestem zmęczony. Czym? Co że się robił? Co że się robił? Nieważne. Co żeś grabił? Nie będę nawet godał co, bo już nie chcę wypowiadać. I za kogo? Zresztą na fle koło mnie był, więc widziałeś jaki tam jest. To się to było małe, to nie opłacało się kosić. Myślę, że zrobił z tego wałku? Ile? Dwa. Dwa? I to taki cienki, że się nie będę nawet wypowiadał. Ja mówiłem, że po co to kosić.
Jeszcze jutro mnie czeka. No i bardzo dobrze. 3 hektary. Ale dobra, koniec tych prywatnych spraw, bo nagrywamy odcinek. Już ja tanimo nie dołupiecie. Ale trzeba tu gadać, bo to odcinku, a nie tam, że ty mi możesz nie... Kogo to obchodzi, co ty będziesz jutro robił? Paweł. Co? Może by co o 19, skoro tam tego nie będzie, tego odcinka. Znaczy o 19. A to nie wiadomo, czy będzie, czy nie, ale... Zobaczymy jeszcze. No sam siedzie nosacz, zaraz mi braknie tego wody najszczej tam do środka, bo za mało będzie. Jeszcze trzeba dopryskać. Daj, wychodź i będziesz składał. No, składaj. Czekaj, bo taki trochę. No daj. Idę, bo jeden rządek daj. Siadaj na błotnik, jadę. No daj, ona wskoczył tyłem zamiast sobie przez drzwi wsiąść. Tak jak w realnym życiu. Skoczył tyłem przez opyskiwacz na błotnik. No. Nie jedzie tutaj jakiś sąsiad John Deere'em? Nie. John Deere mu nie chycił. Z kopca go postawił, to mu chycił. No kopca za bardzo nie ma nigdy. No właśnie, nie, bo on Miłosz tam o kopce przy chałupie, to by to tam postawił lekko. No, on tam ma porządne kopce. Któż, jak w tej miejscowości Miszko? No właśnie. No panie, wychodź i tam szlaufa będziesz brał i będziesz nalewał, tak? No. Masz szlaufa? Ja. Jeszcze tam musisz wrzucić tych. No i... Randapu na rozciepnie. Nie, randapu tam nie dobry. W ciepły tam, a ja tu idę, nie wiem. Kresza ja pokazać. No, to jest pierwszy raport. Huśtawkę, tam nie wolno widzieć, co my tam wsypujemy do tego. I nie pokazywać. Specyfikacji tego. Już żeś to zrobił, dają? Ja, już możesz przyjść. Nie pełne już. Ja. To jadzie. Trzeba to podnieść, kapkę, o to, dobra, i jadzie. A gazu je dość w capku? Chyba ja. Gaz. No to jest sprzęt pojczany ten ma nasze. Jako nie nasze, to panie. A gaz to panie, no to już do tego traktora nie siedzę. Ja sam siedzisz teraz na błotniku. A bo to na błotniku, ale jako kierowca. No ale wysiadaj i będziesz składał, pani. Ja ci to opuszczę, kapkę, what to? Najpierw tę drugą stronę będziesz składał. No. No, sam siedzie, biegnij za tym. No, sam siedzie szybciej, panie! Bo się na się zepsuło. Bo się rozleci, będziesz płacił za to. No i wiesz. Nowy sprzęt za unijne pieniądze! No tak to już jak się o te wszystkie zboża. No wiem, no ale opyskiwacz nowy za unijne pieniądze, panie. Ja tam w leasing wzięte. Ty ja, tak jak Tico w gazie, też sobie w leasing wziął i to ja. Tam się coś wziął. Masz na niego wyrąbane przez 100 tysięcy motogodzin i tak się to nie zatrze. Tico jest dobry. Święcem w gazie jeszcze to panie. No panie, tak mało poli, że normalnie. Jeszcze daje. Satysfakcję. Ta satysfakcja z jazdy. Właśnie. Satysfakcja. 500 zł się kupi. No co, no ale też jesteś na ulicy znany, bo wszyscy się na tobą obejrzą. O, i myślą, że co za grad jedzie. Miłosz będzie komentował teraz nasz film. Przecież dobre auto! No John Deere, sądzisz, że to jest dobry trak. To samo, on też nie dał. No właśnie. Ale to lepiej nie, bo z nim nawet tym lepiej nie godę. A gdzieś tam randapu dał do środka, czy nie? Nie dawałem. Szkoda, bo tu fajnie fuknął te pokrzywy i spalił. To przełorom następnym razem to nie będzie. Wszystko co najgorsze to daję, robię ja sobie na głodę 30.
Matka! Sąsiadowi pomogę. Wyłączyło nagrywanie, nie wiem kiedy, może z parę minut temu, ale... Nie no, minutę, max, dwie. No nagrywaj tak. No już nagrywam. Także nie wiem ile było przerwy, ale na pewno niedługo, bo to zagaduje mnie tu Dario i temu. Tak, 20 minut nagrywania. Co? Teraz mamy 20 minut nagrywania. To tak 25 zł to zrobimy i dość. Za dużo nie lepini, bo po tym LPG brakuje z rzucaniem tego. Cofnymy tu łatwo. A mi się nie chce potem tu dojeżdżać. Panie Rado, a my tu Miłosza obgadujemy. No właśnie, się nam zgłosi. Ale Miłosz się nie zgłosi. Kupimy mu John Deere i nie zgłosi. Ale tak. Wiele jest Miłoszów na tym świecie. No. No właśnie, nie wiadomo kogo chodzi. Kur... No i zaś... Co tu się ujawi? Co? No i zaś... Nie chciał coś ujawić. Nie, bo Capek się zbagnie. On się ujawnił, bo już był na filmie z... Jak my wtedy grali, nie pamiętasz? No faktycznie, były dobra. Pod nie wiem jakim nickiem, ale on też był, on chyba był rolnik 2000. Rolnik chyba, no. No. Ale to wszyscy wiedzą o kogo chodzi. O sąsiada od John Deere. O. No znasz, że John Deere to dobry traktor i nic więcej. No właśnie. Żadne inne marki go nie interesują. Składaj dają opyskiwacz. Sąsiedzi opyska ci też. Nie, ja to tu dam radę, no bo to wycisnę capa z bagna. O, mnie środku zostało w opyskiwaczu. O, tak to powinno być, a nie tam do góry. Lance dźwigasz. No właśnie. Składaj pan. To za wysoko, tak to panie ma być, a nie. Nie wy... Panie na... Gdzie i nie chce. Co? Co panie sam siedzie? Zapa próbuję wydostać z bagna, weź mi tu bagno zasiął. Pocisnąć cię. Muszę dziesiątkę do pociskania. Ja tam przyjadę, bo no się zdaje nudzi, bo my już swoją robotę skończyli. No. To przyjedzie, bo to 60 odstawię, przyjedzie. Ja ci pomogę. Odcinek dzisiaj na Luizie może być najlepszy ze wszystkich, kuźwa, jak się będę śmiał. My tak ten... Co? Ale daj se kapkę te lance, panie... ten... Jakubie do dołu, bo to jest kapkę za wysoko. Przejadę tu Dario? Ba ja. Capek nie dojadę. Tak pomalutku, żebyś capa nie uszkodził. Capek zawsze. O kurde. Sąsiedzie. Sąsiedzie to nie wyjdzie. Tak to trzeba, no panie widzisz. No nie tak. To... Ujmie Dario. Sąsiedzie stój, ja cię tu przed nim daję. Dziwaj się tam, żeby cylnąć przed nim bolcem bol. Tego. Dziwaj się. No ale podjeżdżaj. No. Tam się nie uszkodziło. Panie, wyprostuj kierownicę. Teraz to my nie wyjademy. Ale tam mój capek wyjedzie wszystkiego. Wyjedziesz panie jak idzie. No nie wsiadaj, tylko rozkładaj mi te lance tam. To pomogamy mu. No a co?
Kapkę to dźwignęmy, bo na kukurydze to zaś chyba za nisko by to było. Środka nam zostało, trzeba mu to tu wyleć, żeby nie zawadzało. No ale sąsiedzie, my jeszcze kukurydzę musimy popyskać, a my środek chcemy sąsiadowi wyleć za fy jeszcze. Tak chyba nie fajnie. Ale to temu sąsiadowi możemy pomóc, tam od temu od John Deere'ów to lepiej. Rzadko co bywa. Tamtym. Co? Mu John Deere furt sypie i potem goni, no. No. On to tam miłość, to wiadomo. Będzie sąsiedzi dużo akcja z kukurydzą. Przejesione pójdą w ruch. Jak ja mam dwa taki do Polski. Sąsiedzi, ale kapkę małe bez sil, to może na to wszystko. Z powrotem, bo ja sobie już tu przejadę. A widzisz, zwątpił jednak. Dobra. Daj, składaj. Ja mam hydrauliczne, panie. Ja, hydrauliczne. A ja też, o dziwej się. Nie muszę wysiadać. Zaś skoczył tyłem. Może dobra. Za te pieniądze to par. Sąsiedzie, stój, zrobimy sobie tu miniaturkę i kończymy ten odcinek. Stańcie tam, Daro, przy moim, przy naszym capku, a ty przy swoim. Jak Kuba. Dobra, to my się z wami będziemy pomału żegnać, był dzisiaj ze mną Darek i Rolnik 2002. No ja.